Cześć, witajcie z tej strony. Co tu robią te chusteczki? Cześć, witajcie z tej strony Drupad. Witam w kolejnym unboxingu Pixelboxa. Niestety troszeczkę opóźniony, ponieważ kurier nie przyjechał na czas, przyjechał parę dni później, no ale na szczęście udało się w końcu dorwać. Jest to Pixelbox o bardzo dla mnie ważnym motywie przewodnim, a mianowicie Marvel. Marvel, czyli wiele rzeczy z Marvela może się tutaj znaleźć. Świat, który znam niejako z komiksu, przede wszystkim jednak mimo wszystko znam go z oczywiście filmów Marvela, Marvel Cinematic Universe oraz oczywiście z kreskówek, moja ulubiona kreskówka Spider-Man The Animated Series chyba z 92 albo 4 roku bodajże. Także, no cóż, ja z Marvelem mam, można by powiedzieć, dużo wspólnego. Nie jestem jakimś super ekstra wielkim ekspertem, nie czytałem miliona tomów komiksów i tak dalej, ale jakieś tam pojęcie mam, więc mam nadzieję, że będę usatysfakcjonowany zawartością tego Pixelboxa. Także otwórzmy sobie, tutaj jest oczywiście zapieczętowany, więc trzeba go odpieczętować. Oczywiście trzeba to rozerwać. Okej, no i co mamy w środku? Jak widzicie, już pierwsza zajebista rzecz, i to naprawdę zajebista, jest to pluszak z małym Grootem, nie wiem, Baby Groot można na to mówić, po prostu mały Groot, oczywiście z filmu Guardians of the Galaxy, i jest to Groot z pierwszej części filmu Guardians of the Galaxy, gdzie to nie był jeszcze taki wyrośnięty, ponieważ w drugiej części filmu był on już, miał już stópki, mógł sobie chodzić, był mega schudziakiem, no i tutaj mam go znowu. Jest to bardzo mi się to podoba. Po pierwsze też to jest pluszak, więc fajna sprawa. Po drugie, można to sobie tak postawić, wiecie, i żeby sobie fajnie stało, jakby jakaś sadzonka, jakaś roślinka, no i może gdy włączymy muzykę, to zacznie nam mały Grucik tańczyć, także bardzo fajna opcja. Z tego co słyszałem, to było też do wyboru, do rozlosowania tak naprawdę inne różne pluszaki, ale zdecydowanie ten jest, wydaje mi się, nie widziałem innych, ale ten jest świetny po prostu i nie chciałbym mieć niczego innego jak to, więc super się cieszę. Naprawdę fajna rzecz, i to ładna, i to taka sympatyczna, i to taka właśnie w kręgu moich zainteresowań, także Groot tutaj macha do was łapką i was pozdrawia. Mamy tutaj, co to jest? Twierdza Modi, Nowy Dwór Mazowiecki, Festiwal Fantastyki Cytadela, zniżka 30% na wstęp. Niestety nie jest to bilet, który możemy za darmo sobie wejść, ale jest to zniżka na jakiś Festiwal Fantastyki, który się odbędzie 28 maja, więc jeszcze trochę czasu można mamy. Gdzie ten festiwal się odbywa, muszę zobaczyć. W twierdzy Modlin, kurczę, nie pamiętam, gdzie Modlin leży. Będę musiał zobaczyć na mapie. Może się wybierzemy, zobaczymy. Zniżkę mamy, także fajna sprawa. Szczerze mówiąc, to na takim stricte festiwalu fantastyki nigdy nie byłem, także chętnie się wybiorę. No bo Pyrkony i inne rzeczy to są bardziej już takie targi niż takie festiwale, to podejrzewam, że będzie trochę bardziej kameralne. Zresztą nie wiem, muszę sprawdzić, poczytać w internecie. Dajcie znać, czy się na to wybieracie. Kolejna rzecz, która przykuła moją uwagę, ponieważ jest tutaj coś ze Spider-Manem i ogólnie sygnowane rogiem Marvela, czyli oficjal. Z tego co widzę, tutaj już jest Spider-Man Glass napisane, więc to jest chyba szklanka ze Spider-Manem, ale zobaczmy sobie, jak naprawdę to wygląda. No, wygląda to bardzo okazale, muszę wam powiedzieć. Ja jako fan Spider-Mana uwielbiam tę postać, to jest moja ulubiona postać z Marvela. Szklanka duża, bardzo pojemna, bardzo taka jednoznaczna, że to jest ze Spider-Mana. Bardzo mi się podoba, naprawdę bardzo mi się podoba. Gdyby to było z czymkolwiek innym, może by mi się to mniej podobało, ale Spider-Man jako moja ulubiona postać marvelowska na takiej wielkiej, fajnej, pojemnej szklance. No, wydaje mi się, że mam już nowy ulubioną rzecz do picia. Jeszcze tutaj jest sygnowane logo Marvel, także wszystko oficjalne, oryginalne, świetne. Świetna, super ekstra sprawa. Wydaje mi się, szczerze mówiąc, że to jest chyba jeden z moich ulubionych Pixelboxów. Co któraś rzecz to naprawdę lepsze. No ale dobra, zobaczmy dalej, czy może coś będzie jeszcze lepszego niż to. Koszuleczkę zawsze sobie zostawiam na koniec, więc odłożę ją. I mamy tutaj coś z Avengers, Marvel Avengers. Widzimy tutaj Kapitana Amerykę i Iron Mana. Key covers, czyli to są ochronki na klucze. Aha, dobra, to ja już wiem co to jest. Otwórzmy to sobie i zobaczmy jak to wygląda. Są to takie ochronki na klucze. Jak wiecie, klucz wygląda tak, że jest to, co wsadzamy do, powiedzmy, stacyjki, no i ten okrąg, no i właśnie to jest ten ochroniacz na ten okrąg. Tutaj wsadzamy od góry klucz, przechodzi nam sam ten i mamy fajne, stylowe takie, powiedzmy, zabezpieczenie. Fajne do identyfikacji poszczególnych kluczy, gdy ciężko mamy na przykład pęk kluczy i chcemy jakiś wyróżnić. Fajna sprawa, plus są bardzo estetyczne, takie kolorystyce Marvela, Iron Man,
i Kapitana Ameryka, na przykład Ironmana możecie wsadzić sobie do klucza do kibla, a na przykład Kapitana Amerykę możecie wsadzić, nie wiem, do klucza na strych. No cokolwiek, fajna sprawa, również mały taki gadżecik, ale bardzo przyjemny i również w miłej tematyce marvelowskiej, która jest mi bardzo bliska. I wydaje mi się, że to wszystko, oczywiście oprócz koszuleczki i przypinki. Zobaczmy sobie przypinkę, może póki co. Przypinka też bardzo I'm worthy, czyli jestem godny, z młotem Thora, który w sumie z tego co wiem wybuchnie, czy zostanie zniszczony w Thor Ragnarok w filmie. Bardzo fajna, chyba też bardziej mi się, jedna z lepszych, fajniejszych przypinek, mimo iż ja tych przypinek nie używam. No to muszę wam powiedzieć, że jest taka fajna, ponieważ jest taka zabawna, jeżeli ktoś tutaj oglądał chociażby Age of Ultron, tam w filmie Age of Ultron Avengers była dużo takich gagów związanych z tym młotem, próbowali go podnieść, bo nie są godni i tak dalej, więc ja jestem od tej chwili godny i mogę podnieść młot Thora. Taka sama naklejeczka, jak przypinka oczywiście. No i przejdźmy do koszuleczki. Niestety, jak już widzę, znowu czarna. Ja jak już mówiłem, nie przepadam obecnie za czarnymi koszulkami. Wolałbym ją dostać, nie wiem, białą albo w jakimkolwiek innym kolorze, ale zobaczmy, czy wzór zrekompensuje to, co na koszulce, czy kolor tej koszulki, a ona się prezentuje... O, nieźle, nieźle, nieźle. O, jakie super! Prezentuje się następująco. Say my name. I'm Groot, I'm Groot, I'm Groot. Mamy tutaj taki cross pomiędzy Guardians of the Galaxy, oczywiście Breaking Bad, czyli Heisenberg, Say my name. Świetna koszulka, naprawdę świetna koszulka, bardzo mi się podoba, mimo iż jest czarna, no to jest zabawna, jest połączeniem dwóch uniwersum, dwóch jakichś różnych historii, opowieści. Świetnie, zarówno lubię Breaking Bad, jak i Guardians of the Galaxy. Trochę szkoda, że monotematycznie, bo tutaj mamy Groota, no i tutaj mamy Groota, ale może to i dobrze, Groot jest, wydaje mi się, że dla wielu jedną z ulubionych postaci teraz z Marvel Cinematic Universe, bo jest zarówno zabawny, jak i wzruszający, ma jakby dwa oblicza z pierwszej i drugim części filmu. No, nieważne, tak czy siak, tak to właśnie prezentuje się tego marvelowski Pixel Box w tym miesiącu. Nie ma zbyt dużo rzeczy, bo są tylko tak naprawdę z takich konkretów to jest mały Groot, szklanka, koszulka, ochraniacze na klucze, no i oczywiście to zaproszenie i te przypinki i te naklejki, ale muszę wam powiedzieć, że wszystko trafiło w mój gust idealnie i naprawdę to jest chyba jeden z moich ulubionych Pixel Boxów. Wszystko z tych rzeczy będę mógł używać. Nie tak, że odłożyć gdzieś na półkę, czy będę musiał coś z tym zrobić, czy dam się komuś w prezencie. Faktycznie wszystkie te rzeczy są fajne i są użyteczne. Już najbardziej ten Groot jest użyteczny, który może machać i tańczyć mi na biurku. Także świetna sprawa, bardzo mi się to podoba. Więc nie pozostaje mi nic innego, jak jakby zachęcić was do kupna Pixel Boxa. W przyszłym miesiącu będzie motyw główny old school, czyli możemy się spodziewać jakichś retro gier, retro gadżetów, coś w stylu Gimby nie znają, także może tam na tym kanale zrobię unboxing właśnie z tego Pixel Boxa. A tymczasem dziękuję wam za oglądanie, Groot się z wami żegna. Dajcie znać, czy podobał wam się ten Pixel Box, czy żałujecie, że go nie kupiliście, lub cieszycie się, że go kupiliście. A jeżeli go kupiliście, to powiedzcie, jaka maskotka wam wypadła. Ja się cieszę z mojego Groota. No i co, trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, no i cześć!